Dzisiaj jest 18 grudnia, wracam do domu, jest późno jak zwykle, ale też jeszcze mam coś załatwić w rynku i powiem Wam, że tak pięknie wygląda rynek, zresztą zobaczycie, bo trochę ponagrywałam, bo wcześniej było tak, że była ubrana tylko ta pierwsza część od Kościoła Mariackiego, a teraz jeszcze jest ubrana ta część od ratusza i to naprawdę pięknie wygląda. Po prostu ja się zachwycam własnym miastem, w którym wciąż mieszkam. I za każdym razem jak właśnie idę do rynku, to po prostu nawet mi się podoba, jak nie jest ubrane świątecznie, ale właśnie tak wieczorem, gdy jest oświetlony, przepięknie to wygląda. I bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam, bo nawet nie muszę nigdzie wyjeżdżać, żeby mieć właśnie taki świąteczny klimat. Naprawdę spośród tych wszystkich miast, które nawet widziałam tak w internecie, gdzie ludzie po prostu na YouTubie nagrywają te różne miasta, to chyba podobał mi się jeszcze Quebec tak bardzo. Właśnie taki świąteczny, zimowy Quebec to jest coś pięknego. W każdym razie wracam do domu. No i jeszcze mam dużo do załatwienia, ale muszę najpierw pojechać do domu i coś sobie zjeść, bo nic nie jadłam cały dzień, a jest już naprawdę późno i potrzebuję się czegoś napić. Po prostu. Bo nie można nie pić cały dzień. No i tyle. Tyle rzeczy. Także oczywiście wracam w takim świątecznym nastroju, bo po prostu ten rynek jest tak przepiękny, że ja stwierdziłam, że ja muszę pójść do takiej kawiarenki albo w święta, albo w tym okresie takim pomiędzy świętami a Nowym Rokiem, dlatego że teraz to przecież nie zdążę, ale to jest tak ślicznie, że ja chcę poczuć ten klimat i wiem, gdzie pójdę, bo jedno miejsce mi się tam szczególnie podobało i też mi się wydaje, że z roku na rok ten rynek jest coraz bardziej ubierany, coraz ładniejszy po prostu jest. Ten tramwaj będzie jechał, jedzie po prostu. Dobra. Okej, jadę. Jadę dalej. Więc teraz, jak już będę stała gdzieś na światłach, to sobie zmienię kamerkę i będę sobie słuchać audiobooka. No bo to jest po prostu najlepsza forma spędzenia czasu w samochodzie, ale na razie są zielone światła. Jadę dalej, więc po prostu zmienić. Ale powiem Wam, że jest tak ładnie, świątecznie i zimowo. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie, jadę koło tego parku przy Afłajfie, że widać, że jest zimowo, że jest śnieg. Zobaczmy, czy zdążę na tych światłach. Tak.
Witajcie. Dzisiaj jest środa, 18, 19 nawet, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie już zostało bardzo mało tych dni do świąt. Ja wracam do domu, a jeszcze oczywiście po drodze wstąpię, żeby pozałatwiać kilka rzeczy. Także, no cóż, jadę. Jeszcze na szczęście jest w miarę jasno, więc na pewno sobie zdążę różne rzeczy zrobić. Powiem szczerze, nie czuję się najlepiej. Po prostu w nocy bolało mnie gardło i mam nadzieję, że nie będę chora na te święta, bo w zasadzie to ja w każde święta jestem chora. No i mam nadzieję, że po prostu to wolne, które będę miała, to spędzę w jakiś normalny sposób, a nie kolejny raz po prostu z jakąś grypą. A niestety miałam kontakt z osobami, które były chore. Zobaczymy, co będzie. No ale ogólnie teraz właśnie mi już przeszło, więc może to była alergia. No trudno powiedzieć. Jakoś poczułam się już lepiej. No i wracam. Także będę sobie słuchać audiobooka. Później się do Was odezwę. Witajcie. Jest czwartek, 20 grudnia. Zostało nam jeszcze tylko parę dni do Wigilii. Ja wracam. Ale oczywiście jadę jeszcze załatwić parę rzeczy, więc nie wrócę tak bezpośrednio do domu. Jak wrócę, pewnie do Was się odezwę, bo muszę otworzyć kalendarze, bo nie otwieram przez kilka dni znowu. I część filmów mam już nagranych, znaczy część filmów mam już częściowo złożonych, więc przypuszczam, że może dzisiaj uda mi się dokończyć, tu nadrobić ten vlogmas. Bo myślałam, że to się da zrobić i to też jest później taka fajna pamiątka, że w przyszłych latach na przykład będzie się oglądać coś takiego i zobaczyć, co się robiło i co się działo. Chociaż powiem szczerze, że tej nadzwyczajności tutaj nie ma, ponieważ tak naprawdę nagrałam tylko to, że wracam z pracy notorycznie do domu. Oczywiście wiadomo, że robiłam różne rzeczy, ale nie byłam w stanie nagrywać tego. Poza tym to nie było nic fascynującego, więc nagrywałam, tylko właśnie ten Kraków piękny nagrałam i myślę, że to jest coś takiego niesamowitego, bo w tym roku jest jeszcze o wiele ładniej ubrany i to naprawdę warto zobaczyć i też sobie później porównać, czy w przyszłym roku właśnie też tak ładnie będzie ubrany, czy może jeszcze ładniej. W każdym razie z tych miast, które widziałam na YouTubie, to wydaje mi się, że Kraków jest jednym z najładniejszych miast w Europie. Oczywiście może właśnie oprócz Wiednia, też te właśnie takie targi czy w Austrii, czy właśnie w Niemczech też są ładne. Jest też taki ten klimat świąteczny. No i tyle. Ciekawostek, wracam do domu. Jeszcze wstąpię do kilku miejsc. Jeszcze muszę wysłać jakąś paczkę. Także odezwę się po powrocie. Witajcie 20. Otworzymy trzy okienka. Nie wiem, czy dobrze mówię. Od 18. Więc tak, najpierw herbatki. Tylko oczywiście muszę sobie wziąć nożyczki. Więc jest tak. 18 to jest chujneczka, która nie chce oczywiście wyjść. Może wezmę inne nożyczki. Robimy próbę. Ale to okienko w ogóle jest jakieś dziwne. Jest 18, jest chojneczka i mamy tak.
zielona z cynamonem, imbirem, kardamonem, goździkami, gałką muszkotową i pieprzem. Teraz kolejne okienko, to jest 19, ze świeczką. Organiczna cejlońska czarna. Następnie było 19, czyli do dzisiaj, do 20. Co my tutaj mamy? Organiczna zielona z cynamonem, imbirem, miętą pieprzową i płatkami róży. Teraz otworzymy sobie Douglasa, bo on jest duży i tutaj dużo miejsca zajmuje. Czyli mamy tak 18. Więc tutaj zobaczmy, co mamy. Coś do włosów. Odżywka proteinowa z migdałami i masłem shea. Bardzo dobrze. Takie produkty bardzo lubię. To jest fajne, bo można sobie zabrać gdzieś na wakacje na przykład. Później 19. Anna Jakę. Co to jest? Radiance Exfoliator. A, peeling to zawsze też fajnie, tylko że jak to jest peeling do twarzy, to gorsza sprawa u mnie. No, ale czasami sobie też stosuję, więc może być. I 20 mamy tutaj. I nowe kartkowe coś jest. Cóż to jest? Douglas Home Spa Almond Oil and, czyli olej migdałowy i sezamowy. I co tu jest? Shower Foam. Aha, czyli to jest taka pianka. Okej, okay. I Douglas otwarty. Kolejny będzie ten. Czyli szukamy 18. Gdzie jest 18? 11 tu. Jest. Zajmę 18. Coś do włosów z olejem żożoba. To jest taka odżywka jakaś. Pomoc ikonów, parabenów i tak dalej. No dobrze. Odżywka do włosów. Następnie 19. 19. Dlaczego ja tego nie widzę? 19 tu. Coś małego to może być. No już to pożyczyć, bo nie, to się nie da. Nie wiem, czy w ogóle to nagrywam. Zapomniałam o tym, że mam wszystko robić do kamery. Żel krem Hydrogetal, czyli to jest żel krem nawilżający po prostu. Działający, jak tu jest napisane, 48 godzin. I teraz mamy 20. 20 jest tutaj. Powiem wam, że jest naprawdę późno. Jestem kompletnie zmęczona, ale nagram to. Co tutaj mamy? Właśnie shower gel, czyli żel pod prysznic z jakimiś kwiatami, kwiat lotosu. O, właśnie. I orchideowy? Nie, nie orchideowy. Sprawdzę, jak pachnie. Bo wydaje mi się, że to będzie ładnie pachnieć. Tak, ładnie pachnie, tylko że te zapachy z Yves Rocher są takie bardzo delikatne. Ale ładny zapach. Jeszcze zobaczę tamtą z Douglasa, bo nie sprawdziłam. Dość ładnie pachnie, tylko też słaby ma ten zapach. I dopiero jak się będzie używać, to pewnie bardziej. A to w ogóle nie ma żadnego zapachu. No dobrze, czyli 20. Dobrze, no to tyle miałam nagrać. To idziemy dalej. Teraz misi. Szukamy misiów. To było już, to było. Gdzie jest? 20 mamy tu. 18 jest. Misiek jest. No, moje marzenie się spełniło. Ale ładny z kamyczką. Czyli widać, że coraz bardziej zbliżamy się do świata. No, naprawdę piękny misio. A szkoda jeść takiego misia. Następnie mamy 19. Więc tylko będzie też coś innego. Kierek z miśkiem. I 20. No gdyby był miś, to by było fantastycznie. Aha, widziałam przecież tam 20%. Okej.
Ale cóż tu jest? O. Aha. Czekoladka mleczna. Dobrze. Więc mi się otwarte. I teraz idziemy tutaj. Otworzymy sobie ten kalendarz z Amazona. Duże pudełko. Nie jest prosto, powiem szczerze. Tam jest. Zaraz zobaczymy, bo to jest innego. Ale najpierw schowamy kawałek naszego domku. Już nie będzie takie proste. O, jest. Tylko źle to włożyłam odwrotnie, ale to później przestawię. Słuchajcie, tutaj jest coś takiego dziwnego. Zobaczcie, to naprawdę nie najlepiej wygląda. Co to jest? Rose Mask. Cóż to jest? The most romantic mask sheet ever. Jakaś romantyczna maseczka. Różana. To są jakieś płatki róży, słuchajcie. I one są w jakiejś takiej wodzie, żeby się nic nie stało. Ciekawe. Nigdy nie widziałam czegoś takiego. Dobrze, 18. A jaka to jest firma? Pokażę wam. Coco Star. Nie wiem nic na ten temat. Dobrze, no teraz 20. Coś tutaj mamy. Xeyline chyba. Aż do nie mówiłam z wrażenia. No. Czy ja to w ogóle dobrze wkładam? Znowu chyba odwrotnie to włożyłam. Tak ma być. Wydaje mi się, że to będzie eyeliner. Zobaczmy. Sleek. Ze Sleeka coś. Glitter eyeliner. Ciekawe. To może być coś ładnego na Sylwestra. Może mi się przyda. Otwieramy. Zobaczcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Nie wiem, czy dam radę. Taki srebrny, fajny nawet. I szukamy 20. No dobrze, ale 19. Otworzyłam 20, nie otworzyłam 19. Coś ciężkiego, ale jak. Ale chyba taki wymiarowy, bo... Dobrze, wkładam pudełko. Ja już tak nagrywam, że chyba w ogóle wy nic nie będziecie widzieć. Co to jest? Olejek do pielęgnacji skóry, do suchej skóry, regenerujący jakiś. Otwieramy go w takim razie. Ładne pudełeczko. Słuchajcie, jakiś taki... Ładnie to wygląda. Powiem wam, że to naprawdę bardzo ładnie wygląda. Zobaczcie. No. Ładny. Taki po prostu jakiś leczniczy olejek. 125 ml aż. Nie wiem, z czego to jest. Zobaczmy, jaki ma zapach. Całkiem ładny. Całkiem ładny zapach. Dobrze, i idziemy do Ritualsa. 18 jest. I teraz próbujemy to jakoś wyciągnąć. No tak, już miałam, ale wychodź. Co mamy? Ritual of Namaste. Coś to już było takiego. Velvet Smooth. Cleansing Foam. Aha, z drzewem moringa. Z drzewem, z owocami drzewa moringa i świętego lotosu. Coś do mycia twarzy, dające efekt gładkiej skóry. Później. 19. Jest mała. Jest tutaj. Ale coś tam jest, tylko pytanie, czy ja to wyjmę. Może się da. To jakaś ulotka, widzę, że jest. To się nie da, tylko wyjęłam to. Może najlepiej to już wygląda. Tu jest jakaś ampułka. Może na tym będzie łatwiej. Nawilżająca. Tak, nawilżająca ampułka. Okej, nie lubię tych ampułek za bardzo. Znaczy, one są dobre, tylko w tym sensie, że to trzeba właśnie później przecinać. W ogóle trzeba mi ten nożyk taki specjalny. Dobra, 20. Coś czerwonego mamy. Co to jest? Happy Buddha. Smile and the old smiles back. Śmiej się do świata i wracaj z uśmiechem. Nie wiem. Nie wiem, czy dobrze to przetłumaczyłam. Buddha.
do pani body kremu. Aha, krem do ciała, no to super. Takie produkty to ja lubię. Lubię po prostu produkty do pielęgnacji ciała. No i tak. I to jest wszystko. I patrzymy jeszcze raz. Mamy tak, Rituals, krem do ciała, produkty do mycia twarzy i ampułka. Z Amazona mamy maseczkę różaną, taką typową, glitter srebrny błyszczący do makijażu oczu i olejek do pielęgnacji ciała. A tutaj z Yves Rocher mamy maseczkę do włosów, taka na noc, taki namierzający krem do twarzy i żel pod prysznic, czekoladki. I tutaj mamy z Douglasa odżywka do włosów, to co to było? Peeling. Peeling rozświetlający, słuchajcie, po polsku jest napisane nawet. A ja po prostu się męczyłam, nie wiedziałam co to jest. I pianka pod prysznic. No i tak, takie efekty. Także ja sobie teraz to schowam i później się do Was odezwę. Spójrzcie jeszcze na to. Tu jest Amazon i to już mi się zmieściło. Także też są spore te produkty. Tu jest Rituals, tutaj Douglas, a tutaj Yves Rocher. I tam mam jeszcze trochę czekoladek i herbatki. Ale już w sumie prawie wszystkie herbatki wypiłam, a czekoladek też mało. Witajcie, jest 21 grudnia. Wracam do domu. Jest gigantyczny korek. Nie wiem kiedy dotrę. Strasznie. Zastanawiam się, czy gdybym podjechała inną trasą, też tak by było. Także cóż, stoję, słucham sobie audiobooka. Jak słyszycie, mam chrypę, bo jestem przeziębiona, także na święta no, nie najlepszy ten moment jest dla mnie. Ale jeszcze muszę wstąpić do sklepu, żeby kupić coś. No i potem już wracam do domu. A oto mój kącik ozdób świątecznych, kupionych w tym roku i nie w tym roku. Ostatecznie nie wszystko tutaj będzie stało, ale na razie sobie postawiłam, żeby wyglądało świątecznie, taki ładny domek tam widać. Ale zaraz Wam to pokażę normalnie. A więc tak, leżą tutaj moje ozdoby świąteczne, choinkowe. Zaraz Wam wszystko pokażę. Widzicie, dużo mam ozdób świecących. A więc tak, nagrywałam, ale słuchajcie, oczywiście jest na przycisku i nic się nie nagrało. Ale zobaczcie, i tak jak to ładnie już wygląda, jaki świąteczny klimat się tutaj tworzy. Więc jeszcze raz, to już może będę tak Wam pokazywać. Domek, no dobrze. Domek jest przepiękny i jest on z Rossmana. Jest to po prostu pompka choinkowa. Od razu już ma sznureczek, więc fajnie. Wieniec świąteczny nad drzwiami, no po prostu śnieżek, okienka śliczna. Naprawdę jest piękna ta bombka. Chciałabym mieć taki domek. Dobrze, druga rzecz to jest właśnie ta świeca z Ikei, którą już pokazywałam, waniliowa, cynamonowa, o bardzo ładnym zapachu. Tutaj widzicie, już nie będę tego przedstawiać, gwiazdę, o której też kiedyś mówiłam już. Ona kosztowała około 17 zł i kupiłam ją w Kauflandzie. Tutaj mamy takie dwie małe lampeczki, jedna z domkiem, druga z reniferkami i choineczką. I też one są właśnie z Kauflandu, gdzieś około 5 zł, one kosztowały 4 coś. A reniferek był z Homely, był przeceniony, no około 6 zł on kosztował, więc fajnie. I mam co do niego wielkie plany, jest śliczny. W ogóle bardzo ładnie te białe ozdoby wyglądają. Tam z tyłu jest świecznik z TK Maxa i włożono do niego takie lampeczki, gwiazdeczki, więc to też fajnie wygląda. Choineczka jest z poprzednich lat, nie pamiętam gdzie ją kupiłam. Girlandę kupiłam w tym roku, ale też nie wiem gdzie. Ale w innym vlogu zobaczycie, bo ja już ją pokazywałam, tylko nie pamiętam, gdzie ją kupiłam. Tu mam też takie aniołki, które kiedyś dostałam od mojej mamy. To jest taki wiatraczek i ten wiatraczek mi spadł i muszę dopiero sobie go wyjąć, tylko po prostu spadł w takie miejsce, że ciężko mi jest z niego wyjąć. Ale właśnie, to też jest ozdoba świąteczna. Ja to mam na oknie, jak otwieram okno, jak wieje wiatr, to te aniołki się kręcą. Tutaj jest z tamtego roku z Home and You. Taki świecznik, który też kupiłam już po świętach, był przeceniony i bardzo malutko kosztował. Ładnie wygląda i też włożyłam do niego takie lampki, tylko z takim białym światłem. I widzicie, robi się taka prawie, że opowieść zimowa. I tutaj kupiłam jeszcze też w Kauflandzie za 4 zł takie saneczki. Jedne mam już w dużym pokoju. I właśnie na nich zamierzam posadzić aniołki, puścić tego renifera przodem, żeby prowadził taki zaprzęg.
Oprócz tego serenadzie, tylko nie wiem, jak to stoisko się nazywało, kupiłam takie banieczki. One wyglądają dosłownie jak takie ciastka świąteczne. I to jest banieczka po prostu. Ja to zamierzam dać na prezent. Jedną jednej osobie, a drugą drugiej osobie. Ale właśnie one nie były w takich pudełeczkach. Ja schowałam je do pudełeczek po tych właśnie lampkach. Czyli jedna jest taka, a druga... Nie wiem, czy wejmę. Nie da się. Druga jest taka, popatrzcie, naprawdę ładna. Taka choineczka świąteczna. Więc to właśnie jest to. Tutaj jest ta banieczka. O, tych bombek mi się tu nasypało. I to też Wam pokazywałam. Takie talerzyki kupione w Kauflandzie. Takie małe. Kiedyś kupiłam też takie bombki choinkowe. Nie pamiętam gdzie. I takie malutkie, bo zamierzałam sobie u siebie w pokoju postawić taką małą choinkę, bo mam tylko... No nie wiem, czy ją będę wyjmować. I tutaj mam jeszcze dwie takie prześliczne bombeczki. Zaraz zobaczycie, tylko muszę wyjąć. Nie wiem, już trzeci raz nagrywam, słuchajcie, i po prostu niby przycisnąłam ten przycisk do nagrywania, a nic mi się nie nagrało. Więc tak, są tutaj moje bombeczki. Wyjmujemy je. Serduszko i taki śliczny miś. I zobaczcie. Serduszko. No jest przepiękne. No tak ładne te zdobienia. To nie jest duża bombeczka i ona niedużo kosztowała. Chyba 4 złote. Ponad 4 złote. A ten miś był odrobinę droższy, ale nie pamiętam, ile kosztował. W każdym razie też niedużo, bo to jest mała banieczka. Ale naprawdę jest prześliczny. Tutaj mi się z tego brokatu już posypało po całym łóżku. Ale tak, zobaczcie. No, kochany misio jest. I właśnie taka nieduża bombeczka pasuje do nie aż takiej dużej choinki. Także tak one wyglądają. Mam jeszcze tą cichą noc. I jedną właśnie taką cichą noc zostawiam u siebie w domu. Taką bombkę migającą. Też sobie ją wykorzystam. No jeszcze tej drugiej bombki nie dałam. Do osoby, dla której mam. Właśnie z tym imieniem. W każdym razie, jeżeli będę miała jeszcze coś, bo mi się wydaje, że ja więcej miałam tych osób, ale nie pamiętam już teraz, to po prostu na pewno Wam pokażę. Przestawiłam jeszcze poduszkę na białą i zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Podoba mi się to bardzo. Ale na dzisiaj ja już kończę. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do następnego vlogmasu.